to jest... I skaczące. O, skaczące chyba jest najbardziej niebezpieczne. Nóżkę tam. Skaczące ciśnienie. Refleksoterapia stóp przy problemach ciśnieniowych. I można powiedzieć krążeniowych również. Nadciśnienie, niedociśnienie. Programy mogą być, teraz trzeba było powiedzieć parę słów o niedociśnieniu. Niedociśnieniowcy, słabe ciśnienie, krążenie, czyli co krążenie poprawia? Ruch i masaż. Rano, prysznic, zimny, ciepły, zmienny, masaże, nacierania się szczotkami, żeby się pobudzić. Być może jakaś kawka z cytryną, na przykład. Narzekają na ci niedociśnieniowcy na swoje stany, na stany takiego trzeba częściej się pobudzać, ale w sumie nie mają tak źle, bo żyją dłużej od nadciśnieniowcy, mimo tego narzekania. Jeżeli chodzi o stopy, masaż stóp jak najbardziej wskazany, akupresura też, trzeba pobudzić kręgosłup. Całe stopy generalnie rozmasować, kręgosłup, błędnik, ucho środkowe. Gdzie to jest? Odpowiedzialny tutaj jest, o, odpowiedzialny za zawroty głowy, między innymi szumy w uszach. Najlepiej jakby się tutaj wymasowało uszy, całe, taka podkówka. Pod tymi zewnętrznymi palcami i tutaj, czyli technika jest taka. I teraz pod ucisk w dół i błędnik oraz głowa. Dobry masaż z jednej stopy, drugiej stopy. Jeżeli jest możliwość, można zrobić częściowe masaże ciała. Przy nadciśnieniu, jeżeli robimy masaż ciała, to nie pracujemy, nie szarpiemy, raczej omijamy kręgi szyjne, głowę, tylko górną część pleców. Tutaj jak najbardziej akupresurę kręgów szyjnych, kręgów piersiowych. Możemy kark wymasować. Też błędnik dotykamy i przesadkę mózgową. Przy nadciśnieniu trzeba zwalczać otyłość. Uważać na sprawy cukrzycowe, nie wykonywać czynności, w którym leci się głową w dół. Zawsze głowa na tym poziomie, jak schodzę nisko, to też na wprost. Bo to ciśnienie przy schylaniu się jeszcze się bardziej uderza. Także głowy bezpośrednio, ani szyi raczej nie masujemy, leci kierunek ucisk. Oscylować w tym, tutaj w stopach, w tych receptorach. I tam ewentualnie tylko barki, kręgi piersiowe, tak na siedząco się oczywiście, albo kilka zwykłych takich ucisków. Przy niedociśnieniu jak najbardziej masaż, można głowę rozmasować, poszczotkować masażerkami każdą część ciała i te... No i to byłoby na tyle. No a co tego? Tutaj co jest? Akurat w tym miejscu, tak. No akurat w tym miejscu może być jakaś część, która się może znajdować w tej górnej części klatki. Czy tutaj, bo to jest część. Tak, i z drugiej strony to jest tutaj, o. Tu ta podłucha, no to będą te kaptury i ten cały. Tutaj będzie kark. Na czym masz głowę? Na czarno. Kark, a tu szyja. Także tutaj dużej filozofii nie ma masażu. Większa zaś jest filozofia w tym, co w życiu robię. Czyli jeżeli mam nadciśnienie, no to muszę unikać albo zwalać wagę. Nie mogę mieć jeszcze takie próby, mam nadciśnienie, bo mogę przy dobrej biesiadzie oddać siecie też.
jeszcze teoretycznie podpowiem.